Dziękuję, Szanowni Państwo. Witam bardzo serdecznie na drugiej części naszego dzisiejszego sympozjum. To, że będziemy mówili o teorii socjologicznej, nie jest oczywiście przypadkiem, bo tak jak pan profesor Marek Żółkowski ma prawo kojarzyć się nam wszystkim z badaniami nad transformacją, tak też ma prawo kojarzyć nam się z zarówno nauczaniem współczesnych teorii socjologicznych, jak i z czynnym udziałem w kształtowaniu teorii socjologicznych. Tak sobie pomyślałem, że jesteśmy w troszkę niewdzięcznej sytuacji, dlatego że znowu znaleźliśmy się w typowej sytuacji, w jakiej znajduje się teoria socjologiczna. Pomiędzy fascynującą sesją na temat rzeczy, które mają dość praktyczny wymiar i o których każdy ma coś zapewne skądinąd ciekawego do powiedzenia, a równie praktyczną i konkretną ideą bankietu. I teraz musimy się pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami znaleźć. Ja bardzo dziękuję przede wszystkim zaproszonym gościom, że przyjęli nasze zaproszenie i uświetnili swoją obecnością te nasze dzisiejsze jubileuszowe obchody. Po mojej prawej stronie siedzi pani profesor Marta Buchholz, która na co dzień związana jest z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i z Artes Liberales, ale przyjechała do nas z Niemiec, gdzie jest na, rozumiem, dłuższym stażu. Pani profesor Buchholz jest tłumaczką literatury socjologicznej. To jest pewnie ważna rola każdego z socjologów zajmujących się ich historią i teorią socjologii. Jest, jeśli tak można powiedzieć, redaktorem, można tak powiedzieć, redaktorką ważnych pozycji, które zbierają i promują teksty socjologiczne. Jest również autorką ważnych książek o klasykach socjologii. Ja sam wspomnę tutaj o książce Samotność długodystansowca, którą bardzo lubię i wszystkim Państwu polecam, jeśli nie znacie, książka o Eliasie. Druga zaproszona gościni, pani profesor Małgorzata Jacyno, również przyjechała do nas z Warszawy. Pani profesor Jacyno jest autorką znowu szeregu bardzo ważnych dla socjologów książek. Że wspomnę o kulturze indywidualizmu albo o takiej książce, którą ja panią profesor szalenie lubię osobiście i wszystkim studentom ją pod karą śmierci niemal zadaję. Chodzi mi o iluzję codzienności, książkę o Bourdieu. Pan profesor Janusz Mucha, ostatnimi laty związany z Wydziałem Humanistycznym AGH. Pan profesor pisał znane i ważne książki o socjologii jako o krytyce społecznej, ale również w ostatnich czasach zajął się takimi sprawami, które raczej łączyłbym z socjologią i filozofią nauki czy techniki. I wreszcie pan profesor Andrzej Piotrowski z Instytutu Socjologii w Łodzi. Ja jeszcze będę mówił pewnie o tym. Pan profesor Piotrowski jest ważnym gościem dzisiejszej uroczystości również dlatego, że jest współautorem przynajmniej dwóch bardzo ważnych książek, które współpisał z panem profesorem, pan profesor Marek Żółkowski. Szanowni Państwo, nie chcąc jakby okradać głównych bohaterów tej sesji z czasu, ja tylko króciutko jakby powtórzę teraz tutaj przed Państwem i wobec Państwa to mniej więcej, co zawarłem w zaproszeniu do tej sesji, starając się oczywiście tutaj być maksymalnie już syntetyczny. Otóż rzecz pierwsza, z teorią socjologiczną jest tak, że my jakby z jednej strony nauczyliśmy się już narzekać na nią, że ona jest w kryzysie, że jest jej za mało, albo że jest nie taka, że właściwie uległa wyczerpaniu, że już nikogo nie inspiruje, nie grzeszy oryginalnością, jest takim recyklingiem naukowym. Często pewnie patrzymy na pewne pomysły teoretyczne, jak troszkę tak jak się patrzy na efekty
pracy sprzętnego sprzedawcy, który coś starego przepakował w nowe opakowanie i usiłuje nam po raz kolejny to sprzedać. Ale z drugiej strony jest przecież tak, że ta teoria socjologiczna żyje. Co rusz to dyskutujemy mniej lub bardziej żywo o jakimś kolejnym zwrocie, tak? Przeżywaliśmy zwrot wiktoriany, performatywny, przestrzenny, demokratyczny, społeczny i jeszcze pewnie kilka kolejnych dałoby się tutaj przywołać. Na swój sposób fascynujemy się owymi suplementami socjologii, pewnymi kłopotliwymi dodatkami, czy kłopotliwymi kontynuacjami socjologii, to socjologia ciała, emocji, czy przedmiotów, które skądinąd już się troszeczkę jakby skanonizowały, jeżeli tak można powiedzieć. Wspomniałem również w tym zaproszeniu o tym, że chyba jedną z ważniejszych rzeczy, które dzieją się dzisiaj w przestrzeni teorii socjologicznej, jest próba łączenia społecznego z pozaspołecznym. Bruno Latour tutaj jako takie nazwisko emblematyczne powinien pewnie być jako pierwszy przywołany. To połączenie zmusza nas do przemyślenia na nowo kwestii podmiotowości, sprawstwa, kontroli i istoty tych pojęć. Prawie również jest tak, że jesteśmy znudzeni, może nawet zirytowani taką socjologią samonarzucających się dychotomii typu podmiot-przedmiot, ciągłość zmiana, władza społeczeństwo i tak dalej. Chcielibyśmy bardziej przestrzennie o tej teorii socjologicznej myśleć. I teraz, broń Boże, nie przesądzając o tym, o czym za chwilę będziemy tutaj mówili, pozwoliłem sobie w tym zaproszeniu do Państwa zwrócić jeszcze uwagę na trzy kwestie, czy też zasygnalizować trzy kwestie. Po pierwsze, że koniec końców miarą dobrej teorii socjologicznej jest to, czy i na ile ona potrafi dopomóc nam spojrzeć w nowy sposób na stare zjawiska. I po drugie, przede wszystkim pewnie, czy i na ile ona pozwala nam zobaczyć i zrozumieć nowe rzeczy, które dzieją się wokół nas. To jest pierwsza rzecz. I pytanie w związku z tym, czy dysponujemy taką teorią, która te dwa, zwłaszcza to drugie zadanie spełnia. Być może zresztą paradoksalnie to wcale nie jest nowa teoria. Być może szukamy za blisko siebie. Druga ważna kwestia, to jest pytanie o autonomię dzisiejszej teorii socjologicznej. Czy ta teoria jest nadal socjologiczna, czy ona staje się jakąś opowieścią interdyscyplinarną, czy staje się bardziej hybrydalna. I wreszcie po trzecie, czy teoria spóźnia się w stosunku do badań, które wymusza na nas zmieniająca się rzeczywistość, czy też może na odwrót, w jakiś sposób je wyprzedza, pomaga te badania zaprojektować i niejako czyni je bardziej efektywnymi. Jeszcze się wytłumaczę z tego tytułu. Współczesne teorie socjologiczne z trzema znakami zapytania, bo rzeczywiście dla mnie to jest pytanie. Czy rzeczywiście współczesne, czy rzeczywiście teorie i czy rzeczywiście socjologiczne? Nie wiem, czy dzisiaj nam się uda na to pytanie odpowiedzieć, natomiast wydało mi się ono, kreśląc do Państwa te słowa zaproszenia, istotne. Już oddaję głos w kolejności alfabetycznej pani profesor Marcie Buchowicz. Pani profesor, proszę bardzo. Aha, jeszcze powiem, że umówiliśmy się tak, że mniej więcej po 10 minut Państwo będziecie tutaj prezentować swoje stanowiska. Później zrobimy taką dogrywkę, która będzie odnoszeniem się do naszych wypowiedzi. Oczywiście mam nadzieję, że uda nam się pozostawić te 20 minut czasu na uspołecznienie sali. Większe niż to miało miejsce poprzednio. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i jest dla mnie wielkim zaszczytem w dniu tak uroczystym występować w pięknym miejscu. I ja będę narzekać troszeczkę i z góry chcę zaznaczyć, że jubilat nasz dzisiejszy
nie absolutnie stanowi, jakby powiedzieć, przykład na to, że narzekanie to nie znajduje zastosowania do wszystkich współczesnych teorii, wszystkich współczesnych socjologów. A dlaczego to zapewne na zapis sami się Państwo zorientują. Ja, jak tu zresztą już Pan Profesor Drozdowski wyjaśnił, ja się raczej koncentruję na teoriach niewspółczesnych niż współczesnych. Mam taką bardzo, bardzo wsteczną mentalność. Przede wszystkim dlatego, że jednak te historie socjologii traktuję jako taki sposób, żeby samych siebie lepiej zrozumieć, żebyśmy my siebie sami jako socjolożki i socjologów lepiej rozumieli. I dlatego zacząć chciałam od stosunku socjologii do nowości i do współczesności, socjologii jako dyscypliny, przepraszam, który to stosunek wydaje mi się nieco ambiwalentny. Z jednej strony socjologia powstała jako dyscyplina zajmująca się czymś nowym, zajmująca się nowym społeczeństwem, takim społeczeństwem, które wydawało się, że domaga się nowych odpowiedzi. Niezależnie od tego, za którym z badaczy początków socjologii pójdziemy, którą narrację sobie wybierzemy, czy uznamy, że socjologia odpowiadała na pytania, na które nie dała rady odpowiedzieć ekonomia, czy na te, które nie dała rady odpowiedzieć filozofia polityczna i społeczna, jakkolwiek na to spojrzymy, czy też na pytania, które nie dały rady odpowiedzieć nauki prawne, to byłby akurat kazus socjologii niemieckiej, to tak czy inaczej była jakaś nowość i na tę nowość odpowiedziała nowa dyscyplina. Z drugiej to jest ten pęd ku nowości, który jest wpisany w naszą dyscyplinarną tożsamość, jak przypuszczam. Z drugiej strony socjologia rodziła się też jako dyscyplina nostalgiczna. I to jest również zrozumiałe, gdy sobie uświadomimy, że zdiagnozowanie nowości wymagało skonceptualizowania, wyobrażenia sobie, skonstruowania, stypizowania tego czegoś, co nie było nowe, tego, co było przed nowością, tego, co było uprzednie, przyczynowo-chronologicznie. I być może również skolonizowania tego, co rzeczywiście było w jakimkolwiek sensie uprzednie, poprzez to, że typizując, narzucaliśmy zarazem, poprzez ten ścisły związek socjologii z dominacją pewnego modelu myślenia o życiu społecznym i politycznym, naszą wizję uprzedniości i następczości innym społeczeństwom, mówię naszą, mając na myśli wizję zachodnią, społeczeństwom, które w innych kierunkach podążały, rozwijając swoją myśl społeczną. W myśleniu socjologiczne wpisane jest więc takie usolne żydą, gdzie są te niedzisiejsze śniegi, które wiązały się z pojęciem Gemeinschaft, z takim bezpieczeństwem, z tym, co Max Weber nazywa ramionami dawnych bogów, które nie możemy już jako ten zmodernizowany zachód wrócić. To napięcie ja dostrzegam osobiście również we współczesnych teoriach socjologicznych. Uważam, że ono jest trwałe, to napięcie między pędem za nowością a nostalgią. Jeśli chodzi o ten pęd za nowością, to nie wiem, czy Państwo zauważyli, jak często my jednym z zadań, które coraz częściej wykonuję ostatnio, jest recenzowanie tekstów naukowych. To jest oczywiście kwestia po prostu stażu pracy, jak sobie wyobrażam. Czy Państwo zwrócili uwagę, jak często odwołujemy się, wszyscy, ja również, mówię również i o sobie, uderzam również we własne piersi nieustannie, metafor takich, których domeną symboliczną jest wyścig, to znaczy taką domeną pojęciową. Ścigamy się z rzeczywistością, musimy nadążyć za rzeczywistością. Książka pani profesor Barody, Jednostka po nowoczesności, bardzo dobrze pokazuje tę tendencję w różnych teoriach socjologicznych, tę tendencję do zmierzenia się z tym, że nowe nas wyprzedza, a my za tym nowym pędzimy, my to nowe ciągle ścigamy. Zresztą w teoriach transformacji również występuje ta sama domena, domena pojęciowa, tak zupełnie na marginesie. Tego problemu, jak mi się wydaje, klasycy, że użyję tego pojęcia zupełnie tak potocznie, nie będę go definiować, chyba nie mieli. Ja sobie nie przypominam, żeby Zimmer miał na przykład wrażenie, że rzeczywistość go wyprzedza. Zimmer miał przekonanie, że dokładnie znalazł się w tym punkcie, w którym jest rzeczywistość, tworząc swoją koncepcję. Takie samo poczucie, jak sądzę, dało się wyśledzić u Webera, takie samo poczucie na pewno dałoby się wyśledzić u wspomnianego Grimisa, u paru innych również klasyków. Oni byli tam, gdzie jest świat. My jesteśmy za światem w naszym własnym odczuciu. Współczesna teoria jest cały czas za światem. I to, jak przypuszczam, prowadzi do, to jest dosyć subtelny mechanizm, do następującego procesu. Zamiast nazywać nowe
nowymi słowami, wtedy, kiedy nowe rzeczywiście jest i nowe słowo jest potrzebne, zaczynamy nawykowo niejako poszukiwać nowych słów, a potem wydobywać z rzeczywistości coś, co dałoby się w ten sposób określić. Coś, co dałoby się tak nazwać, dlatego że dominuje w nas poczucie, że nowe jest i nowe trzeba dogonić. To natomiast ma takie skutki, no, które opisywał już mi z drogi sercu profesora Muchy i mojemu bardzo. Ja nie będę tu mówić o żargonie, o technicyzacji, o wszystkich takich zjawiskach, które znamy, które stanowią bolączki nie tylko naszej dyscypliny. Socjologia wcale nie jest pod tym względem najgorsza. Myślę, że bardzo ważną konsekwencją pogoni za nowym jest natomiast taka autoreferencyjność, coraz większa. Dlatego że żeby udowodnić, że coś jest nowe, to musimy udowodnić, że nikt tego wcześniej dokładnie tak samo nie powiedział. Więc zamiast przyglądać się rzeczywistości, przyglądam się temu, co inni powiedzieli przed nami. To jest zwrot, który, jak zaraz będę twierdzić, jest dla naszej dyscypliny potencjalnie niebezpieczny. Ubocznym skutkiem tego jest, jak sobie, i temu służy teoria, temu nowemu nazywaniu, o tym zresztą pan profesor wspomniał. Wspomniał pan o konieczności nazywania na nowo i to nazywanie na nowo wynika z tego pędu. Ubocznym skutkiem jest zjawisko, które często określa się jako wrogość wobec teorii lub odwrót od teorii w socjologii, zwłaszcza w podmianach badań socjologicznych, które są jakby z założenia nieco mniej zorientowane teoretycznie. Rozmaitych badań, które kładą nacisk, kiedy dawniej takim chłopcem do bycia była zawsze teoria ugruntowana. Tutaj to znaczy ten pomysł, że teoria rodzi się w badaniu i na to wielu krytyków reagowało w sposób następujący. To jest oczywiście sposób na robienie byle jakich badań społecznych. Po prostu patrzysz na rzeczywistość, potem mówisz, że w tej rzeczywistości ta teoria wyszła. Teoria nie wychodzi z rzeczywistości. Ja się zgadzam, teoria chyba w tym sensie nie wychodzi z rzeczywistości. Druga tendencja, ten rewers, powiedzmy, pędu na nowością, to jest nostalgia. I nostalgia, jak sądzę, znajduje wyraz w tendencji wielu współczesnych teorii do postrzegania zmiany społecznej przede wszystkim jako zagrożenia, jako problemy, jako niebezpieczeństwa, jako odwrotu od czegoś, co było wcześniej, co było znane, co było zrozumiałe, ku czemuś, co jest nieznane, niezrozumiałe, a przez to jakby takie nieswoje, takie nieprzyjemne, przepraszam za takie bardzo potoczne określanie tego, co wyłącznie metaforycznie jestem w stanie napisać. To jest nieswojskość, obcość tej rzeczywistości, która jeszcze nie została przez człowieka skutecznie skolonizowana, tak bym to określiła. I teraz, jak jest tę tendencję akurat widać u klasyków? To znaczy ten skutek nostalgii akurat dałby się prześledzić u bardzo wielu klasyków naszej dyscypliny, łącznie z moim ukochanym Norbertem Eliasem, który akurat tę nostalgię znakomicie w wielu swoich pracach wyraża. Jaki jest łączny efekt nostalgii i pogoni za nowością? Ja bym powiedziała, ten termin padł w nieco innym kontekście w poprzednim panelu, to jest prezentyzm. To znaczy taka tendencja do przeceniania teraźniejszości i absolutyzowania jakiejś historycznie przygodnej formy społecznej, jako tej właśnie, tego społeczeństwa przez bardzo, bardzo, bardzo wielkie S. Ten grzech popełniali też klasycy i my ich dzisiaj oczywiście odsądzamy od uściwiary za eurocentryzm, za imperializm pojęciowy, za dziedzictwo kolonialne, które ich myśl ze sobą niesie. W gruncie rzeczy, gdyby to ująć formalnie, ten sam grzech popełniamy my, absolutyzując to, co dziś i teraz. Dlatego ja bardzo osobiście cieszę się z odrodzenia socjologii historycznej, które zwłaszcza w Polsce, jak mi się wydaje, współcześnie daje się zauważyć. Także dlatego nie będę długo się nad tym rozwodzić, że ja akurat mam pewność taką głęboką, niczym za bardzo niepodparną, poza przekonaniem, że tak naprawdę socjologia musi być interdyscyplinarna. I tutaj dochodzimy do kolejnego problemu. Na ile możliwa jest dyscyplinarność bez rozmywania tego, co w socjologii jest ważne i specyficzne. Myślę, że socjologia historyczna, i znowu tu odwołuję się troszeczkę do Lewisa, to jest właśnie ta socjologia, która pozwala nam spojrzeć na świat społeczny tak, żeby zobaczyć w nim przede wszystkim problem. I wspomniał pan profesor o różnych zwrotach, które socjologia przechodzi i przechodziła i będzie przechodzić. Ja bym postulowała taki zwrot ku problemowi, powiedziałabym. To znaczy zwrot ku temu, co faktycznie w tej rzeczywistości się dzieje. Mówię to z dużym komfortem, ponieważ moje empiryczne dokonania są bardzo znikome. I ten zwrot ku problemowi muszę oczywiście pozostawić koleżankom i kolegom, którzy w tym polu są o wiele ode mnie bieglejsi. Ale potrzebę takiego zwrotu dostrzegam. I dlaczego? Dlatego, że w przeciwnym razie grozi nam, jak myślę,
kurczowe trzymanie się teorii jako wyznacznika tożsamości dyscyplinarnej. Nie klasyków, nie kanonu. Ja mam wrażenie, że my dawno przestaliśmy się trzymać klasyków i kanonu. My się teraz trzymamy formalnie rozumianego pojęcia teorii socjologicznej i pewnej wizji roli teorii w badaniach, która zresztą staje się coraz bardziej problematyczna. Jeżeli zaś tak będziemy postępować, to teorię będziemy, jak to się kiedyś bardzo ładnie nazywało, fetyszyzować. A jak będziemy teorię fetyszyzować, to teoria będzie się odrywać coraz bardziej od rzeczywistości, jak to leży w naturze fetyszy. A wtedy, i tu dochodzę do zagrożenia dla dyscypliny, przestanie być zrozumiałym składnikiem wiedzy socjologicznej wskutek tej narastającej autoreferencyjności na środku myślenia teoretycznego. No i nie będzie potrzebna naszym klientom, naszym otoczeniu społecznemu. Nie będzie potrzebna temu społeczeństwu, wobec którego mamy jakieś zadanie do wykonania, jak wierzy jako dyscyplina. No i wtedy, w ostatecznym rozrachunku, ta teoria przestanie też być narzędziem wewnętrznej komunikacji, co zresztą już się dzieje. Wszyscy mamy zapewne, albo prawie wszyscy, doświadczenie wielkich międzynarodowych kongresów, na których jak człowiek trafi na sesję nie ze swojego, jak to się mówi, streamu albo networku, to naprawdę nie wie, o czym jest mowa. Ja naprawdę sama słyszałam kiedyś następującą wymianę opinii w dyskusji nad referatem. No bo wy mówicie o badaniach organizacji, a ja mówię o badaniach kobiet w organizacjach. I nie wiem, jak się wasza perspektywa ma do mojej perspektywy. No, ta pani trafiła zapewne na niewłaściwy wypadek, ale to jakby nie usprawiedliwia dyscypliny, którą zarówno referent, jak i zadające pytania osoby reprezentowali. Ta teoria przestaje pełnić rolę skutecznego medium komunikacji, którym nigdy się niewątpliwie nie było. Tu oczywiście można by zadać sobie pytanie, co się stanie. To jest pytanie, które znalazłam w książce pana profesora. Byłam pewna, że nikt tego cytatu nie użyje i nie użył. Zadał pan takie pytanie. A czy właściwie socjologia wiedzy to musi być subdyscypliną socjologii? Ja uważam, że to jest bardzo błyskotliwe pytanie. Jeżeli zajmiemy się wiedzą, to może się okazać, że to, co nazywam socjologią wiedzy, a co opisując choć tam od klasycznej tradycji, oczywiście i rekonstruuje nowsze nurty, cały czas mając na uwadze to, że chodzi o coś, chodzi o problem, ta wiedza nie jest wiedzą skolonizowaną przez teorię socjologiczną czy jakąkolwiek inną. Ona jest problemem. I ten problem my atakujemy jako socjolodzy za pomocą naszych narzędzi, ale mając na uwadze problem, a nie narzędzia. I na tym myślę, że pragnę skończyć moją wypowiedź w tej przygodzie. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani profesor. Jeśli można krótko nawiązać do tego, co pani profesor powiedziała, tam się pojawił taki wątek, wszyscy pewnie gdzieś tam z nim się borykamy, niechęci czy wręcz pogardy dla teorii socjologicznej. I teraz tak sobie pomyślałem, że najnowszą jej wersją jest taka nadzieja żywiona czy łączona z takimi zjawiskami jak Big Data czy tego typu kwestie na nowy indukcjonizm, że ta teoria nam nie jest do niczego potrzebna, bo mamy tak fantastyczne narzędzia, tak fantastyczną liczbę danych obiektywnych, pozostanych przecież, tak? No, że sobie poradzimy, zarówno bez badań, jak i bez teorii. To jest chyba jakiś taki bardzo nowy rys w tym wszystkim, ale znowuż samodyscyplinuję się i już postanawiam milczeć i oddaję głos pani profesor Małgorzacie Jacek. Proszę bardzo. Ja też starałam się odpowiadać wprost na te pytania, które nam przesłano, ale chciałabym zacząć od podziękowań. Pan profesor Żółkowski był recenzentem mojej książki habilitacyjnej i dzięki temu, że zdałam, mogę dzisiaj uczestniczyć w tych uroczystościach. Bardzo dziękuję po latach. Ja wzięłam jako główny problem kwestię taką, która wydaje się w największym stopniu kwestionuje tożsamość. Pani profesor, chyba nie jest pani profesor, dość dobrze słyszana. Tożsamość dyscypliny, a mianowicie znikanie tego, co społeczne. Ja uczyniłam to centralną kwestią do tego, żeby odpowiedzieć na te pytania, które mi zostały przesłane. Jeśli chodzi o te zwroty, które dokonują się w ostatnich dwóch dekadach, to powiedziałabym, że one właśnie w tym sensie są związane z tym pytaniem,
że wydaje mi się, że to jest taka próba poszukiwania tego, co jest prawdziwe, czy co pozostaje jeszcze siedliskiem tego, co społeczne i jak to społeczne przejawia się w różnych praktykach, czy to związanych z wizualnością, czy z cielesnością i tak dalej. Natomiast główną część swojej odpowiedzi chciałabym poświęcić temu, co działo się, chciałabym odejść od tego, co działo się w polskich odczytaniach myśli Foucaulta i chciałabym też odejść od interpretacji studiów kulturowych czy studiów anglosaskich, dlatego że w tej chwili taką silną teorią, która rozwija się we Francji i we Włoszech i w Hiszpanii, to są właśnie studia postfoucaultowskie, które dokonują, nawet trudno mi powiedzieć, czy reinterpretacji, dlatego że wyjmują te wątki, którymi studia anglosaskie ani polscy socjologowie się nie interesowali. Mam na myśli na przykład to, że Foucault pisał, że społeczeństwo obywatelskie i naród są takim samym zagrożeniem dla społeczeństwa. Nie będę w tej chwili przypominała tej argumentacji, ale wokół tego właśnie rozwijają się współczesne studia postfoucaultowskie. Ja chciałabym, relacjonując je, wyjąć dwie diagnozy, a mianowicie już nie znikanie tego, co społeczne, ale znikanie państwa i znikanie człowieka. To jest oczywiście, czy znikanie ludzi, to jest oczywiście nawiązanie do diagnoz Michela Foucaulta. I powiedziałabym, że w tym nurcie współczesnej teorii, która jest taką teorią socjologiczną, te książki w księgarniach mieszczą się albo w dziale socjologii, albo w dziale filozofia społeczna. I tak z tej mojej perspektywy wygląda dzisiaj interdyscyplinarność. Często są też tam książki filozofujących ekonomistów, jak na przykład Fryderyk Lordon. Powiedziałabym, że tutaj w taki sposób widzi się sytuację, że teoria socjologiczna bardzo się osłabiła z tego powodu, że była socjologią trzeciej drogi, że była socjologią reformizmu neoliberalnego, że była częścią tego, to jeden z nielicznych autorów anglosaskich, Brian Massumi nazywa ontopłacą, tworzeniem nowej ontologii. I była też częścią, nie chciałabym powiedzieć legitymizacji przemian, które zachodziły. Powiedziałabym może, że w każdym razie z większą pewnością, że teoria socjologiczna częścią była częścią często tego, co Foucault nazywa pracą biopolityczną, czyli była próbą zszywania, kojenia nastrojów, no, dawania konsolacji, usprawiedliwiania tego, co się dzieje i tak dalej. Ta teoria postfoucaultowska jest zwrócona przeciwko anglosaskim autorom, także niektórym francuskim, tym zwłaszcza Brunonowi Latourowi, czyli tym wszystkim, o których się uważa, że tworzą teorie, które właśnie, można powiedzieć, proponują takie kategorie, które są izomorficzne z kierunkiem zmian, które zachodzą. I ta zasadnicza kwestia, która się pojawia w tej teorii, mówi, to jest kwestia, która dotyczy tego, jak ludzie mają istnieć i czy mogą jeszcze istnieć w warunkach znikającego państwa. Oczywiście, że nie jest tak, że socjologia zajmowała się człowiekiem i państwem, społeczeństwem, ale było tutaj, to znaczy chcę powiedzieć, że nie zawsze to tematyzowałam. Ale w tym, co robimy, w tym, jak problematyzowaliśmy niektóre kwestie, bardzo często takim oczywistym tłem było to, że jest państwo. Tak? Że to wszystko dzieje się w ramach państwa. Że ludzie mają jednak jakieś instytucje. No a te instytucje są w tej chwili rozbierane, zarówno w krajach postkomunistycznych, tutaj oczywiście w największym stopniu zostały rozebrane, ale także
w krajach Europy Zachodniej i stąd bierze się kryzys w tych krajach kultury zachodniej. Mówi się o tym, że państwo zostaje w takiej formie szczątkowej, jest to państwo egzogenne, inne problemy, które tutaj się diagnozuje, to jest oczywiście deklasacja, no society, fiasko, porażka wszystkich programów politycznych, które były związane z próbą rekonstrukcji tkanki społecznej. Mam na myśli Big Society, projekt Big Society, który skończył się ostatecznym utworzeniem Ministerstwa Samotności. Natomiast zamiast tych instytucji, co zastępuje te instytucje, tak? Zamiast tych instytucji, które opisywał Foucault, przypominam, że mówię tutaj o teorii postfoucaultowskiej, zamiast tych instytucji, które były przedmiotem krytyki, właśnie jak szkoła, wojsko, klasztory, zamiast tych instytucji jest jedna instytucja człowieka zadłużonego. I w tym kontekście obywatelstwo staje się czymś drugorzędnym. Tak? To jest jakby drugorzędna kwestia dla ludzi. Bycie obywatelem, obywatelskie wolności, obywatelskie prawa i tak dalej. W związku z tym państwo tutaj relacjonuje różnych autorów i francuskich, i włoskich. Oni w tej chwili intensywnie współpracują. Powiedziałabym nawet, że gdybym miała ryzykować, a pomyślałam sobie, że to jest dobry moment, żeby ryzykować, to zauważyłam nawet coś w rodzaju nacjonalizowania się teorii socjologicznych. Nie widzę dużej chęci współpracy Francuzów, bardzo wybiórczej, jeśli chodzi o Niemców. W tej chwili Kohl chyba, to jest jedyny autor, w ogóle zniknął. Oczywiście Elias, twój ulubiony, jest jak najbardziej tłumaczony i cały czas aktualny. Natomiast nie widzę chęci do współpracy z socjologią brytyjską. Nawet właśnie mówiłam, że jedna z książek tych autorów, którzy weszli w ten nurt postfoucaultowski, Brian Massumi, który zajmuje się afektami w kapitalizmie, to kilkudziesięciostronicowa przemowa do jego pracy, to są wyjaśnienia i usprawiedliwienia, dlaczego w ogóle ta książka została przetłumaczona i dlaczego jest proponowana czytelnikom. Inne z pojęć, ale tutaj wydaje mi się, akurat polska socjologia nie miała wielkich szans, dlatego że jakkolwiek te tłumaczenia Foucaulta nie są złe, to one były tłumaczone prace Foucaulta w duchu baumanowskim i na przykład otrzymujemy coś takiego, populację płynną w polskim tłumaczeniu, natomiast interpretacje postfoucaultowskie współczesne obracają się wokół koncepcji populacji dryfującej, to jest population flottante. Widać, jak bardzo duch czasu tak kierował tłumaczeniami, jakie się pojawiały. No z tych, co jeśli chodzi, powinnam kończyć, prawda? Nie będę bardzo pomagał, panie profesor. Nie mam wiele czasu na to, żeby mówić o znikaniu człowieka. Nie wiem, jak oddać tę atmosferę, ale ona polega na tym, że tam jest duże środowisko wychowane na koncepcjach Foucaulta, które spiera się z nim. Natomiast dla nas miałoby to jakby zupełnie inny sens, a mianowicie mówi się o reinscenizacji człowieczeństwa, tak w skrócie ujęła rozważania wielu autorów. Z jednej strony powstaje człowiek generyczny, człowiek wygenerowany, tak, przez różne algorytmy i wobec tego wygenerowanego człowieka z algorytmów podejmują instytucje państwowe różne decyzje. I drugą stroną tego jest ciąg dalszej indywidualizacji, takiej indywidualizacji, pogłębiającej się indywidualizacji, która miałaby stanowić przeciwwagę dla funkcjonowania w tym nowym panoptycznym cyfrowym panoptycznie. Stąd różne, bym powiedziała, takie intensywne właśnie procesy w ramach tych społeczności powstających w świecie. Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję za kolejne bardzo ważne, inspirujące, gęste wystąpienie. No przecież można dwie rzeczy skomentować, to z pewnym smutkiem przyjąłem smutną konstatację pani profesor o takich w gruncie rzeczy uśmierzających funkcjach teorii socjologicznej. A druga rzecz, która wydaje mi się być bardzo ciekawa, bardzo na czasie i chyba nie do końca dostrzegana przez nas, to jest ta nacjonalizacja czy renacjonalizacja teorii socjologicznej. My przyzwyczajeni jesteśmy do tego, by traktować socjologię jako właściwie naukę anglojęzyczną powoli. Natomiast to wygląda na to, że rzeczy mają się po pierwsze inaczej, po drugie są bardziej skomplikowane. Pan profesor Janusz Mucha. Dziękuję bardzo. Słychać mnie? Słychać. Ja będę podchodził do tych pytań z różnych stron, ale postaram się zmieścić. W razie czego pytanie znasz. Nie będę się tutaj w tej chwili ustosunkowywał do pojęcia współczesności, chociaż jest moim zdaniem fascynujące i jeżeli kiedyś będzie czas, to z wielką przyjemnością powiem, co ja o tym myślę. Nie będę też mówił, jak jest, tylko będę mówił o tym, jakie są moje poglądy. I chciałbym od dwóch takich właśnie rzeczy, punktów jakby wyjścia zacząć, czy od więcej niż dwóch. Pierwsze, że socjologia jest dyscypliną, za przeproszeniem, naukową. Nauka jest pewną sferą świadomości, która jest związana z zachodnim światem. Socjologia zasadniczo zajmuje się zachodnim światem, ale ten świat się zmienia i ten zachód przestaje być aż tak istotny, może trzeba szukać czegoś innego albo zmieniać te socjologie. Do tego mam nadzieję wrócić. Druga sprawa to jest taka, że wydaje mi się, też sądząc po dyskusji poprzedniej tutaj przy tym stole, że socjologia w dużej mierze jest mitologią w rozumieniu takim, w rozumieniu Eliadego i Kołakowskiego, mianowicie analizą pewnego dążenia do wiecznego ładu. Tymczasem chyba, i tu podzielam pogląd jednej z przedmówczyń, tymczasem wydaje mi się, że świat charakteryzuje w dużej mierze, chociaż nie wyłącznie, chaos i nieusuwalne napięcia. Być może jedno napięcie się da usunąć, ale nie da się usunąć napięć w ogóle. Inna sprawa, czy to dobrze. Ja osobiście uważam, że to jest dobrze i obawiam się świata, w którym nie będzie chaosu i nie będzie napięć, ale on jest możliwy. Też wydaje mi się, że w tej socjologii jako mitologii my myślimy o tym, że da się osiągnąć raj na ziemi. Że jeżeli coś nie jest idealne z naszego punktu widzenia, to jest już źle i musimy z tym koniecznie walczyć. I trzecia z takich drobnych spraw to jest sprawa prognoz związanych z socjologią. Prognozy zakładają jednak pewien porządek, wieczny porządek, mówiąc o Kołakowskim. I też są zarzuty takie wobec socjologii bardzo często, że ona nie przewidziała czegoś. Jeżeli nie przewidziała czegoś, to znaczy zakładamy jednak, że pewien nie dający się naruszyć ciąg zdarzeń, które da się przeanalizować, da się wyciągnąć wnioski dotyczące przyszłości, która będzie na pewno, a my tego nie potrafiliśmy zrobić. Gdy mówimy tutaj o teorii, to myślę sobie tak, że teoria musi mieć jakiś przedmiot, jakąś problematykę, że zajmowanie się teorią jako taką ma umiarkowany sens i podzielamy tutaj zdanie, że zajmowanie się po prostu strukturą teorii to jest fajne, ale są być może rzeczy ciekawsze. Nawiązując do Rafała pytań, wydaje mi się, że raczej dobrze by było mówić o teoretyzowaniu dotyczącym rozmaitych problematyk społecznych w bardzo szerokim rozumieniu. Takim teoretyzowaniem, z rozważaniem tej problematyki społecznej, w którym będzie się analizowało również to, w oparciu o co my sami badamy tę rzeczywistość społeczną. Jakie są nasze założenia przy tym badaniu? Wydaje mi się, że dobrze jest wprowadzić
badać pojęcia też, ale badać pojęcia raczej w rozumieniu blumerowskim, a więc nie definitywne pojęcia, tylko pojęcia, jak to się nazywa, tylko pojęcia, no zapomniałem. A więc pojęcia takie luźne, no, które nie zamykają nas od razu w jakiejś rzeczywistości. Gdy mówimy na przykład o rodzinie, to dobrze jest dosyć szeroko wstępnie do niej podejść, a nie tak, jak się to usiłuje nam się wszystkim wcisnąć. No i że w tym teoretyzowaniu, wydaje mi się, warto jest popatrzeć na hipotezy dotyczące zarówno, które miałyby zająć się zarówno wyjaśnieniem problemów społecznych, jak i tym, jakie mogą wynikać konsekwencje tego, co się dzieje, a więc jednak pewnymi miękkimi prognozami. Gdy ja tak mówiłem przeciwko koncepcji ładu, to nie znaczy, że w ogóle jestem przeciwko ładowi. Wydaje mi się, że wręcz socjologia mogłaby przyczyniać się do miękkiego konstruowania pewnych ładów społecznych, co w polskiej socjologii tradycyjnej proponował na przykład Stanisław Ossowski, a w ostatnich latach koledzy Afeltowicz i Piotrowicz, którzy pisali o maszynach społecznych. Więc konstruowanie pewnych, pomoc w konstruowaniu ładów społecznych, które nigdy nie będą wieczne i które będą odpowiadać tylko pewnym potrzebom ludzi. Jedno z pytań Rafała dotyczyło tego, czy tej interdyscyplinarności, która zresztą jest, jak wiemy, zabijana przez obecną politykę naukową. Ale jak ja patrzę na przykład na podręczniki, które są również wydawane po polsku, to właściwie mowa o teorii socjologicznej jest rzadko. Mówimy na ogół o teorii społecznej. I nie mi tutaj definiować to, co to jest teoria społeczna, ale tak jak patrzy się na to, co rozumieją przez to autorzy tych podręczników, to wydaje się, że to chodzi o powiązanie tej klasycznych jakichś teorii socjologicznych z koncepcjami, teoriami antropologicznymi, psychologicznymi, tutaj dużo mieliśmy kilka godzin temu na ten temat, ekonomicznymi i wreszcie z filozofią społeczną. Że mamy tutaj do czynienia też w tej teorii społecznej z pewnymi stanowiskami etycznymi, to znaczy wskazywaniem na to, jakie wartości byłoby dobrze, gdyby jakieś grupy czy ludzie realizowali, co jest oczywiście też ogromnie niebezpieczną rzeczą. Była tutaj mowa w tych pytaniach Rafała o zjawiska pozaspołeczne, o stosunek między z tym, co społeczne, a tym, co pozaspołeczne. No, jak już wiemy na przykład od Latura czy od rozmaitych innych, właściwie nie ma rzeczy niespołecznych w pewnym sensie. Wszystko jest jakoś społeczne. Też dobrze byłoby pamiętać, że to nie są jakieś nowe wynalazki na ten temat. Gdy na przykład Marx pisał o stosunku do środków produkcji, to przecież nie chodziło mu o stosunek do maszyny, tylko o to, jakie są relacje społeczne, które są zawierane poprzez te maszyny, czy węgiel, czy rozmaite inne rzeczy, które wydobywamy. I tutaj się aż prosi o to, żeby zwrócić uwagę na to, że jak mnie się wydaje, teoria społeczna dzisiaj musi dotknąć rzeczy, chyba tego dotknął wcześniej, jak zmiany o charakterze przyrodniczym. Dynamika przyrody, która nie jest czymś zewnętrznym wobec człowieka, tylko to jest po prostu w obrębie człowieka, zarówno w obrębie życia społecznego. I to na dwóch poziomach. Jeden to jest poziom makro, zmiany klimatyczne, to co się dzieje w ogóle ze środowiskiem natura, ale druga sprawa to jest to, co się dzieje w człowieku jako ciele. Następna sprawa, która tutaj była dotknięta, to jest to, co nowe i to, co stare i w teorii, i w społeczeństwie. No, tak jak ja na to patrzę, to wydaje mi się, że zasadniczo teoria jest od tego, żeby wyjaśniać i interpretować to, co jest. Także mnie nie boli osobiście to, że teoria zajmuje się wyjaśnianiem, że jest w pewnym sensie idzie za. Tutaj wydaje mi się, że Hegla intuicję ja bym podzielał, że teoria idzie za pewną dynamiką społeczną, ale czy tak musi być? No niekoniecznie przecież. Mamy do czynienia na przykład z koncepcjami takimi, wedle których teoria powinna również szukać przebłysków przyszłości. No ale to są rzeczy, które już jakoś gdzieś się pojawiają i ta sztuka
wybitnych badaczy polega na tym, że oni widzą to, czego większość ludzi i większość socjologów nie dostrzega, a mianowicie takie zjawiska, które być może w jakichś warunkach staną się kiedyś czymś, co będzie wiodące w społeczeństwie. No to wiąże się też oczywiście z teorią krytyczną. I ta teoria krytyczna kiedy się pojawia? Tak jak ja to bym widział, wtedy, kiedy pojawiają się jakieś kryzysy społeczne. Wtedy, kiedy te łaty społeczne, do których jesteśmy przyzwyczajeni, okazują się szkodliwe dla jakichś istotnych aktorów społecznych, którzy zwracają uwagę na to, że może potrzeba znaleźć coś takiego, co gdzieś zachodzi, z czym można by wiązać przyszłość. Tutaj oczywiście pojawia się problematyka wyobraźni socjologicznej, która też była tutaj częściowo dotknięta. Do tych zwrotów, jedna rzecz, o której tutaj nie było mowy, to jest zwrot ku mobilności. Mamy z tym do czynienia zarówno w antropologii społecznej, gdy mówimy o etnografii globalnej na przykład, jak i w socjologii, to jest w jednym i w drugim, to moim zdaniem jest początek XXI wieku, tak na dobrą sprawę. Zwrócenie uwagi na to, że te społeczne dyscypliny i filozofia społeczna powinny patrzeć nie tyle na, tak bym to uprościł, życie osiadłe ludzi, ale na to, że świat jest w ruchu cały czas. I ostatnia rzecz, którą tutaj chciałem dotknąć w tej chwili, to jest Polska. Mianowicie wydaje mi się, że musimy wyjść poza Polskę, nawet jeżeli się tą Polską zajmujemy. Gdyby popatrzeć na to, o czym był ten poprzedni panel, to częściowo to było dotknięte, ale chciałbym to jakoś tak wzmocnić mój pogląd. No, gdy mówimy o transformacjach czy przejściach rozmaitych, to jednak warto byłoby pokazać podobieństwa, ale i różnice pomiędzy na przykład odejściem od tak zwanego komunizmu całej Europie Wschodniej, gdzie on jest różny, ale też przejścia od autorytaryzmu, Marek wspomniał o tym, przejścia od autorytaryzmu, które przecież w tym samym mniej więcej czasie zachodziły w rozmaitych miejscach w świecie od siebie niezależne. Pojawiały się pewne, jak mi się wydaje, miękkie wzory, których nie jestem pewien, czy polska socjologia w ogóle to podjęła. No, warto na to patrzeć. Gdy patrzymy na Polskę w świecie i w dziejach Polski, historycznie, no to warto popatrzeć też na relacje pomiędzy Polską a jej rozmaitymi sąsiadami i wydaje mi się, że dobrze by było popatrzeć tutaj na przykład to, czy cokolwiek wynika dla nas, jako polskich badaczy, z rozmaitego typu krytyk postkolonialnych, czy też nie wynika. Co to w ogóle znaczy sytuacja postkolonialna? Czy my jesteśmy w jakiejś sytuacji postkolonialnej, czy nie jesteśmy? I jakiej? Na ogół to się mówi o tym, że Bruksela nas kolonizuje, ale moim zdaniem to jest jakiś naprawdę wielki żart. Ale czy jest tak, że my nikogo nie kolonizowaliśmy? No, wydaje się, że jednak było tak chyba. Czy to ma jakieś znaczenie? I w tym sensie myślę, że teoria postkolonialna mogłaby jednakże zwrócić uwagę polskich socjologów, ponieważ pewne konsekwencje tego pozostają w naszej mentalności do dzisiaj. Druga sprawa to jest teoria z południa, a więc wróciłbym do tego, że socjologia właściwie jest nauką zachodnią, czy patrzymy na anglosaską, czy włoską, czy francuską, czy hiszpańską, to jest koncepcja zachodnia, ale przecież pojawiają się w świecie innym również rozmaite, interesujące pojęcia, interesujące hipotezy dotyczące tego, co się dzieje ze społeczeństwami i które mówią o tym, w jakich kierunkach społeczeństwa mogą pójść. No, wydaje mi się, że trzeba do tego też nawiązać, co się z tym wszystkim dzieje. Koniec. Dziękuję. Profesor Andrzej Piotrowski. Dziękuję za zaproszenie, bardzo zaszczytne. I przedstawię w krótkich słowach to, jak sądzę, jeszcze nie było przedstawione, co zostało mi do przedstawienia. Chciałbym zacząć jednak od przypomnienia spisu komitetów socjologicznych zamieszczonych w biuletynie przed zjazdem Światowego Towarzystwa Socjologicznego w Bielefeld
w 1993 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Otóż 52 komitety tam wyszczególnione, mniej więcej w połowie, nie były związane już wtedy z subdyscyplinami, z tym, co nazywamy subdyscyplinami, a więc socjologiami z jakąś przydawką, ale były to raczej pola badawcze, takie jak Women's Studies, Discourse Studies, Armed Forces i jeszcze można byłoby wymieniać wiele, wiele, wiele. Niewątpliwie to był objaw już przekraczający interdyscyplinarność, którą rozumiem jako poszukiwanie wspólnych kategorii, poszukiwanie, by tak rzec, narzędzi translacji jednej dyscypliny w drugą, którym z Markiem Ziółkowskim doświadczaliśmy w latach 70., kiedy zaczęliśmy się zajmować socjologią języka. Socjologia języka jako swego rodzaju fuzja albo próba przerzucenia pomostu między lingwistyką i socjologią, no, była takim, można powiedzieć, przedsięwzięciem zmierzającym do przełamania dychotomii i znalezienia obszaru wspólnego. Ale proszę zauważyć, że Armed Forces albo Women's Studies albo Discourse Analysis to jest coś więcej niż spotkanie dwóch dyscyplin. Na dobrą sprawę mamy tu do czynienia nie tyle z interdyscyplinarnością, międzydyscyplinową zabawą w kształtowanie spójnego i wspólnego repertuaru pojęć, ale z transdyscyplinarnością, czyli z przepływem idei z jednego kontekstu do drugiego, niekoniecznie obejmującego dwie wybrane dyscypliny. Proszę zauważyć, że Women's Studies czy Discourse Analysis to jest i psycholingwistyka, i psychologia, i lingwistyka, i socjologia, i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy. Otóż wydaje mi się, że z takim właśnie transdyscyplinarnym przedsięwzięciem mamy dzisiaj do czynienia przede wszystkim i ta tendencja do różniczkowania się pogłębia. Zaryzykuję tutaj twierdzenie, które raczej opatruje znakiem zapytania, a nie wykrzyknikiem czy kropką, że to się posuwa w istocie już dzisiaj nieco dalej. Ja bym powiedział, że transdyscyplinarność czy transdyscyplinarne przepływy rozmaitych kategorii, sposobów badania także, sposobów interpretacji materiałów dzisiaj przybierają postać, by tak rzec, poszukiwania konstruktów synkretycznych, w dużej mierze ad hoc, podporządkowanych projektom badawczym. Chciałbym tu zwrócić uwagę na pewną cechę współczesności ponowoczesnej i na rolę pewnych mechanizmów związanych z organizacją nauki. W coraz większym stopniu działalność badawcza związana z grantami, związana z rozmaitymi formami dostępu do innych środków, wiąże się z przedstawianiem projektów, które nie mają horyzontu czasowego, bardzo często obliczonego na dekady czy na dobro bądź rozwój subdyscypliny czy dyscypliny, ale są związane bardzo często właśnie z problemami, które pojawiają się jako problemy praktyczne, problemy społeczne, etc., etc. I podporządkowane są tej właśnie logice badawczej, która się wiąże z projektem. Tu zaryzykowałbym, nie mam dziś już, jak nie widzę profesora Marody, ale nawiążę do idei Anne Swidler z lat 80. i do jej komentarza na temat przemian związanych z używaniem pojęcia kultury. Kiedy powiada ona, że takie klasyczne, antropologiczne, oświeceniowe, czy już postoświeceniowe, modernistyczne rozumienie kultury jako zbioru trwałych wzorów, zachowań, systemów symbolicznych, etc., etc., już w zasadzie przeżyło się i nie chwyta rzeczywistości, że pojęcie kultury należy rozumieć raczej w związku ze zbiorem, z repertuarem rozmaitych narzędzi pragmatycznie nadających się w życiu potocznym, w życiu codziennym do rozwiązywania problemów, czyli kultura jako toolkit, skrzydła z narzędziami. To pojęcie zrobiło swego rodzaju karierę i ja myślę, to jest moje pytanie,
dość prowokacyjna teza, że organizacja współczesnej nauki w dużej mierze przyczynia się do tego, że teoria zaczyna być traktowana właśnie jako swoisty trójkąt projektowy, skrzynka narzędziowa projektowa, w której w zasadzie nie bardzo się dba już nawet o to, by scalić transdyscyplinowo przenoszone narzędzia, ale że raczej chodzi tutaj o hybrydyzację, która na dobrą sprawę polega na niekontrolowanej dekontekstualizacji, rekontekstualizacji pojęć z rozmaitych porządków używanych razem, bez wyjaśnienia. Dla Państwa prosty przykład. Zdarzało mi się czytać teksty prac naukowych, doktorskich, habilitacyjnych, w których pojęcie postaw, pojęcie norm, ról, statusów razem z pojęciami dyskursu, tożsamości, czerpanymi to od Foucaulta, to od innych i tak dalej, występowały w gruncie rzeczy w jednym potoku myślowym, kontaminacji rozmaitych terminów, bez żadnego komentarza o tym, w jaki sposób, z jakich kontekstów teoretycznych, z jakich założeń filozoficznych pochodzą, z jakich prymarnych konstruktów o charakterze najogólniejszym. Można byłoby rzec, praktyka tutaj bardzo często badawcza i sposób wykorzystania teorii w tej działalności takiej badawczej, projektowej na tym polega, co oczywiście nie jest stwierdzeniem, że wyłącznie na tym polega. Mówię tutaj jednak o pewnej tendencji. Chciałbym teraz wrócić do czynników, jakie moim zdaniem decydują o tym, poza wewnętrzną organizacją nauki, o tym, że mamy do czynienia z procesem różniczkowania się, z procesem dysocjacji, w którym na dobrą sprawę nie widać specjalnie horyzontu, nie widać specjalnie powodów nawet, by szukać, jak sądzę, mechanizmów socjacyjnych czy mechanizmów całkowania budowania teorii ogólnej pojętej jako system twierdzeń o jakiejś rzeczywistości społecznej, albo przynajmniej system konceptualny, rachunek semantyczny, także definicji pojęć, relacji między pojęciami, możliwych implikacji tych pojęć dla budowania testowanych teorii. No, pierwsza rzecz to tu właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem, a zatem ten mechanizm związany z grantyzacją i wyścigiem, o którym była tutaj mowa, z rywalizacją, z ograniczonymi środkami. Nawiązałem tutaj do raportu Komisji Gulbenkiana, do opinii Wallerstein, w 1945 roku eksplozja twórczości socjologicznej, twórczości w ogóle w naukach społecznych była tak potężna, że nie sposób było uniknąć tej właśnie rywalizacji o środki, o granty, o instytucjonalne odpowiednie ulokowania, odpowiednio mocne ulokowania, że to było w dużej mierze związane, krótko mówiąc, z atrakcyjnością nauk społecznych w powojennym świecie. Odwołałbym się jeszcze do takiej opinii, którą w latach 80. wygłosił tutaj Zygmunt Lindenberg. Ktoś powiadał, socjologia w latach 20. to po pierwszej wojnie światowej odniosła niesłychany sukces w stosunku do rozmaitych naturalizmów, biologizmów, fizykalizmów, przez to, iż pokazywała, że nie geny koniecznie, nie wyposażenie biologiczne organizmu jednostkowego, ale kultura, socjalizacja i te wszystkie czynniki społeczne, to jest to, co tłumaczy ludzkie zachowanie, tłumaczy instytucje, etc., etc. Krótko mówiąc, przekaz dyscyplinowy socjologii w jej momencie założycielskim albo w tym momencie rozwoju już daleko posuniętego, był bardzo silny i
mocny, ale był to przekaz tak atrakcyjny, że właśnie prowadził bardzo szybko do interdyscyplinarnych, a potem transdyscyplinarnych fuzji przepływów i socjologia straciła, krótko mówiąc, autonomię swojego głosu. Innymi słowy, te teorie, które nostalgiczne i nienostalgiczne, budowane przez klasyków, one się nadawały do wyjaśnienia pierwszej transformacji, czyli przejścia między społecznościami tradycyjnymi i społeczeństwami nowoczesnymi, ale już nie uchwytywały w tych swoich ogromnie zgeneralizowanych zarysach zmiany społecznej, nie uchwytywały tego wszystkiego, co może być możliwym wymiarem społecznym języka na przykład, czy innych zjawisk, które badają poszczególne dyscypliny. Innymi słowy, dyscypliny te, podchwytując zamysł socjologii, to co społeczne jako konstytutywne dla innych wymiarów ludzkiego życia, przechwycenie tego przesłania wiązało się z rozwojem właśnie dyscyplinowych i subdyscyplinowych w obrębie innych dyscyplin punktów widzenia inkorporujących część tego dorobku socjologicznego, ale jednocześnie prowadzący do przedefiniowania. To, krótko mówiąc, to co mówi socjologia literatury na temat społecznych aspektów literatury i to co mówią literaturoznawcy o społecznych aspektach dzieł literackich i twórczości literackiej nie składa się, nie musi się składać na wspólne pole, które jest uprawiane przede wszystkim przez socjologów. Innymi słowy, socjologia klasyczna, mainstream socjologiczny, ten właśnie związany z tradycyjną teorią socjologiczną, wcale nie musi fertylizować tam tych dyscyplin. To jest niewątpliwe, że to różnicowanie się musiało w jakiś sposób nastąpić. Oczywiście występuje też problem wewnętrznej krytyki, o którym była mowa w jednym z wystąpień poprzednich, innymi słowy metateoretycznych komentarzy podejmowanych w obrębie samej socjologii. To jest niewątpliwie bardzo ważny i nawet do pewnego stopnia autonomiczny czynnik zmiany repertuaru pojęciowego. Ale chciałbym to nawiązać jeszcze do tych wątków, które się pojawiły w związku z sobą nerwem i z tą teorią, która wylatuje o zmierzchu. Posłużę się tutaj tym poglądem, który został przywołany, ale także opinią wygłoszoną swego czasu przez Jerzego Szackiego. Mianowicie zmiana społeczna i współczesne tempo zmiany społecznej powoduje, że tamte historyczne twory osadzone w swoich kontekstach, w kontekstach swoich czasów, nie dysponują, nie proponują języka zdolnego uchwycić rozmaite przekształcenia procesów, które zachodzą współcześnie. Innymi słowy, socjologia, teoria socjologiczna w szczególności jest skazana na nieustanne poszukiwanie języka, sposobów artykulacji, kategorii, które mogą uchwycić te aspekty, jakich życia społecznego, których nie uchwytywały tamte teorie. Jest to pogoń, która niewątpliwie jest zawsze związana z pewnym opóźnieniem w stosunku do tych procesów, które zachodzą. Ale jest tu dylemat, bo z jednej strony oczywiście teoria socjologiczna w takiej czy innej postaci, w postaci klasycznej, czy w postaci już transdyscyplinowej, no jest skazana na pogoń za umykającą rzeczywistością, ale z drugiej strony nie ma żadnej gwarancji, nie ma żadnego miernika, do której ta rzeczywistość nie przebrzmi, nie wybrzmi w swoim kształcie dokonanym, że ten schemat jest trafny. W związku z czym nawiążę tutaj do tego, o czym mówił profesor Mucha, do pojęcia teoretyzowania. Istniała swego czasu już w latach 70. propozycja z kręgu fenomenologicznego, myślę tutaj o Alanie Blumie, współpracowniku Douglasa, autora tej
książki Understanding Social Life wypowiada po Wittgensteinowsku w istocie powiada i fenomenologicznie, że teoretyzowanie jest lepszym konstruktem myślowym niż teoria, ponieważ teoria odnosi się do jakiegoś względnie zamkniętego konstruktu. Czy to będzie system praw, czy to będzie system twierdzeń, czy to będzie po prostu schemat kategorialny, podczas gdy teoretyzowanie to jest eksploracja myślowa, badawcza możliwych światów, dających się pomyśleć światów, światów, które można konstruować zarówno na podstawie wyników badań, jak i tego, co dzisiaj w teoretyzowaniu właśnie zaczyna odgrywać coraz większą rolę, a nie odgrywało w czasach pozytywizmu logicznego, mianowicie filozofia społeczna. Proces teoretyzowania, czyli poszukiwanie i eksploracja możliwych form życia, to jest coś, co jest właśnie nie tyle prognostyczne, bo to nie musi się wiązać z prognozą w znaczeniu takim właśnie pozytywistycznym, jest prospektywne. O ile teoria w znaczeniu wyjaśniającym, już kończę, eksploracyjnym jest retrospektywna, także. O tyle właśnie teoretyzowanie pojęte jako proces powitnieszczajnowski, czy w kategoria próba, ma ten charakter prospektywny. No jest jeszcze wiele rozmaitych aspektów drobniejszych, które chciałbym poruszyć, ale może jeszcze będzie okazja w dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Ja teraz zgodnie z tym, co zapowiedziałem, chciałbym oddać głos drogim panelistom, prosząc Państwa o komentarze pierwsze, czy ewentualnie jakieś jeszcze dopowiedzenia wątków, które gdzieś się być może zgubiły, albo które uważacie Państwo za warte poruszenia. Kto zaczyna? Proszę bardzo. Dziękuję. Ja zacznę może od koncepcji teorii jako skrzynki z narzędziami. I to jest oczywiście też metafora, którą znajdziemy w Wittgensteina. I Wittgenstein jakby używa tej metafory, żeby dać wyraz pewnego rodzaju bezradności wobec bogactwa świata, bezradności filozofa języka, który staje wobec języka jako czegoś tak niesłychanie poliwalentnego, mi się tak wyrażę, takie pojęcie poliwalentnego. Wydaje mi się, że jeżeli ten postulat właśnie testowalności potraktować poważnie, czyli się nie traktuje poważnie często w praktyce badawczej, w której teoria służy wyłącznie do tego, żeby dobrze pasowała do tego, co ma wyjść w badaniu. Jeżeli konstruujemy badanie w ten sposób, że z góry wiemy, co nam ma wyjść, to testowalność jest sprowadzona do zera. To odpowiadałoby to takiej sytuacji, w której mamy skrzynkę z narzędziami, ale nie zakładamy z góry, że w tej skrzynce znajdzie się narzędzie pasujące do naszego problemu. I to jest różnica pomiędzy transdyscyplinarnością wyrażającą się w zdefiniowaniu problemu na użytek, którego z góry stworzymy w pełni kompatybilną z problemem skrzynkę, a stworzeniem teorii, którą następnie stosując do świata staniemy niekiedy bezradni po Wittgensteinowsku, wobec czegoś, na co w tej skrzynce po prostu nie ma haka, przepraszam. Bo ten moment, w którym nie ma haka, to jest moment nowości. To jest otwarcie na innowacje. Tak bym widziała rolę teorii w procesie badawczym. I z tego punktu widzenia muszę powiedzieć, że ja nie jestem wielką fanką transdyscyplinarności. Jestem wielką fanką interdyscyplinarności, co oczywiście wymusza pracę zespołową, współmyślenie, dzielenie się perspektywami. Ja nie wierzę, że jeden człowiek może widzieć rzeczy z wielu różnych perspektyw jednocześnie, w to nie wierzę. Wierzę w to, że zespół może widzieć rzecz, problem z wielu różnych perspektyw. Natomiast jeżeli jest obszar wiedzy, w którym wskazuje się problem i tworzy się perspektywę, z której ten problem jest widziany, to jest to po prostu dyscyplina, to nie jest transdyscyplina. Wówczas transdyscyplinarność staje się pojęciem z porządku jakiejś politycznej lub administracyjnej analizy nauki, a nie z porządku filozofii nauki, wręcz epistemologii. Więc chciałam tylko wyjaśnić, że mój zwrotku problemowi absolutnie nie ma być rozumiany jako zachęta do tego rodzaju praktyk. Bardzo
chciałam poprzeć to, co powiedział profesor Mucha na temat sytuacji postkolonialnej, czy tego, co właśnie Jan Sowa nazwał syndromem postkolonialnym, powtórzył to Zarycki, ja również używam tego pojęcia, bardzo to pojęcie ładnie pracuje, że się tak brzydko wyrażam właśnie jako narzędzie w analizach takich socjologiczno-prawnych dotyczących sytuacji w Polsce po 2015 roku. I wydaje mi się, że ważny wkład teorii postkolonialnej to jest zwrócenie uwagi na to, o czym mówiła profesor Jacyno, to znaczy na uwikłanie teorii socjologicznej w istnienie państwa, na to taki nierozerwalny związek teorii socjologicznej z państwem narodowym jako pewnego rodzaju eksportem, powiedziałbym, epoki kolonialnej. I tutaj podzielę się, jeśli można, oczywiście materiał anegdotyczny nie ma żadnej wartości dowodowej, ale wieczór już późny, zatem doświadczeniem osobistym. Bardzo ciekawe jest dla mnie to, że prowadzę teraz takie zajęcia na Uniwersytecie Bonn, które się nazywają Teorie globalnego uspołecznienia. W niemieckiej socjologii istnieje olbrzymi nurt, naprawdę bardzo, bardzo rozwinięty, badań nad czymś, co się nazywa Weltgesellschaft. W tych badaniach gwiazdą jest profesor Rudolf Schnittke, który jest właśnie profesorem Uniwersytetu Bonn. I w tych badaniach uderzający jest z jednej strony ogromny optymizm tych badań, to znaczy, że to jakby jest to społeczeństwo światowe, to Weltgesellschaft, World Society, ono istnieje. I ono jest bardzo pacyfistycznie, tak koncyliacyjnie, takim przyjaznym bytem jest. Ono jest tak pojmowane w taki sposób, że antagonizmy w tym społeczeństwie, jeśli nawet są, to są bardzo skutecznie zacierane. To mi właśnie przywodzi na myśl te słowa Nietzsche o eliminacji. Tak duże, że bez właściwości. Tak jest tak wielkie, że staje się takie musilowskie właśnie właściwości, on traci. I wydaje mi się, tutaj nawiązując do tezy, która bardzo mi szanowna była wyobraźnia, o nacjonalizacji teorii socjologicznej, rzeczywiście, że mamy do czynienia z pewną taką lepenisowską specyfiką narodowych kultur uprawiania socjologii, przynajmniej w ramach Zachodu, bo tylko o tym ja przynajmniej jestem w stanie cokolwiek powiedzieć niestety. I jednym z tych przejawów tej nacjonalizacji jest to, że niektóre socjologie krajowe mają tendencję do takiego pełnego samozadowolenia, zamykania się we własnej tradycji. Polska socjologia do nich nie należy. Polska socjologia do nich w ogóle nie należy. Dla mnie jako polskiej socjolożki było pewnym szokiem, że mam grupę seminaryjną 20 studentów i studentek i żadne z nich nigdy nie czytało Giddensa na studiach. Na poziomie magisterskim. W seminarium magisterskim na 5 roku się zdaje pieniądze. Nigdy. Natomiast wszyscy czytali Lumana. Wszystko. I oni to rozumieją, proszę. To jest najciekawsze. Naprawdę rozumieją Lumana. Tak Giddensa tak sobie. To jest naprawdę zdumiewające. Luman po niemiecku wcale nie dużo. Ten ciekawym wyjątkiem natomiast, i to jest już ukłon pod twoim adresem, jest Bourdieu, który jest bardzo intensywnie recypowany w Niemczech. To się jakoś doskonale po prostu wpisuje w tę kulturę uprawiania socjologii. Jest ogromnie dogmatycznie uprawiana socjologia, zwłaszcza w wydaniu Bourdieu. Także w najbliższych i w ostatnich latach dziedzinie, jaką jest dyscyplinie, jaką jest socjologia prawa właśnie w tej chwili. Recenzowałam ten zbiór na ten temat. Poziom dogmatyzmu pojęciowego tego zbioru jest zdumiewający. Zatem nacjonalizacja teorii socjologicznej zdecydowanie jest zagadnieniem, które moglibyśmy na pewno tu poświęcić wiele uwagi. Postkolonialna krytyka tego nacjonalizmu, także w związku z uwikłaniem teorii w państwo, jest również bardzo ważna. I miałam jeszcze jedną uwagę na kanwie pana komentarza do Big Data i do indukcjonizmu nowego. To znaczy, ja mam wrażenie czasami, państwo widzieli na pewno ten dokument o Cambridge Analytica. Nie wiem, czy tak ma każda socjolożka, każdy socjolog oglądając ten dokument, ale ja od razu pomyślałam, jak ci ludzie mogli nie stworzyć żadnego modelu teoretycznego, żeby pokazać, no co im ma wyjść po tej analizie danych. Oni pracowali bez modelu teoretycznego, mieli tak strasznie dużo danych, że im po prostu wyszło. I to, co wyszło, to się sprawdziło, co najgorsze, to zapracowało politycznie. I to jest bardzo ciekawe, tak jak gdyby zachodziła odwrotna korelacja pomiędzy teorią a ilością dostępnych danych. Tak jakby te, asymptotycznie rozumując, pełny zbiór danych o wszystkich możliwych podmiotach działań społecznych, skutkowo pełną anihilacją teorii. Tylko
Przepraszam bardzo, bo ja wiem, że jeszcze są właśnie strona społeczna jeszcze jest, a widzę, że pan profesor Marek Żukowski na pewno będzie miał sporo uwag i komentarzy, więc oddajmy im jak najszybciej głos, a my mówmy w takim trybie 5-minutowym jeszcze, proszę. W takim razie bardzo szybko. Powiem że te pytania o kryzys teorii socjologicznej dla mnie mają też taki sens, że dla nas jednak takim ulubionym podmiotem, ulubionym ludem można powiedzieć, była klasa średnia. Tymczasem teraz na plan pierwszy wychodzi globalizacja drugiego planu. Tak? Zagrożone są różne kategorie społeczne deklasacją. I na różne sposoby, także przestrzennie, ale także przez niepokoje, które kiedyś były charakterystyczne dla klas ludowych przede wszystkim w związku z rozpadem instytucji. W tej chwili ten bohater czy lud socjologów zmienił się. Chciałabym też w związku, ale zupełnie inaczej, odnieść się do tej teorii postkolonialnej. Myślę, że dla socjologa to jest oczywiste, że nie Bruksela nas nie ma, tylko że amerykanizacja jest problemem. Jakoś nie tak się zastanawiam nad tym przepływaniem wątków z dyskursu politycznych do dyskursu socjologicznego. W każdym razie w takiej perspektywie socjologii francuskiej problemem jest amerykanizacja. I chciałabym właśnie, to jest inaczej krótko odnieść się do kwestii starych demokracji. Po pierwsze, one wobec tych krajów, które je miały imitować, skompromitowały się na różne sposoby, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, w tej chwili mamy do czynienia z intensywnymi studiami nad starymi demokracjami. I tutaj najbardziej lubię politologów kanadyjskich, dlatego że oni mają takie dobre wyczucie, możliwość porównywania systemu amerykańskiego i systemu zachodniego. W tym czasie, kiedy wyszedł pierwszy tom to chwila, czyli 1935 rok, tak? 1835 rok. Dopiero od 2-3 lat używano w kampaniach wyborczych amerykańskich słowa demokracja, które było takim samym pojęciem jak populizm. Tak? Populizm, demokracja brzmiały zupełnie tak samo. I z tego powodu taką znaczną recepcję ma w tej chwili we Francji i w Kanadzie, między innymi właśnie Alexis Tocqueville. Dlatego, że to była interpretacja arystokratyczna, tak, powstawania tego, jak powstawał system demokratyczny i tego, jak, no jak, tak sytuacja porównywała nas tą, kiedy my musielibyśmy zacząć się posługiwać pojęciem populizmu, tak jakby to reprezentowało niedwuznaczną zupełnie wartość i jakość. No nie, ponieważ krótko. Dziękuję. I przepraszam za to, że dyscyplinuję, ale taka moja rola, pan profesor. No to ja też krótko. Co do tej sprawy państwa i zamykania się socjologii w ramach państwa, to oczywiście ma bardzo dużo aspektów, ale jeden z tych aspektów to jest nazwany i właściwie w dużej mierze, chociaż oczywiście nic nie zna zawsze omówiony, mianowicie metodologii teorii społecznej, mianowicie tak napięcie pomiędzy nacjonalizmem metodologicznym a kosmopolityzmem metodologicznym i dobrze byłoby to pamiętać, że protesty występują przeciwko temu, argumenty, które są, wydaje mi się, bardzo dobre, ale jeżeli chodzi o państwo i socjologię, to jeszcze dla mnie przynajmniej, to jeszcze jest istotną sprawą przemoc, która może być przemoc państwowa, której socjologia może, ale nie musi służyć. Mianowicie w zależności od tego, do kogo są wyniki badań, zarówno empirycznych, jak i badań o charakterze, za przeproszeniem, teoretycznych skierowane. I socjologia tutaj może służyć państwu, służyć przemocy. I jeszcze raz wrócę do tego, czy teoria społeczna może, to chyba już nie mówi, że mam przestać. Nie, czy coś źle nacisnąłem? Możliwe, że mam przestać.
No, do tego jeszcze raz wrócę do tych prognoz. Mianowicie często słyszę o tym, że dobra teoria to by zapewniła nam możliwość przewidywania. Jak powiedziałem wcześniej, to jest dla mnie koszmar, w ogóle myślenie o takiej teorii, która umożliwi nam przewidywanie, ponieważ tu się pojawia znowu problematyka przemocy, mianowicie tego, jeżeli będziemy przewidywać to, co się dzieje, jeżeli potrafimy to przewidywać, to tylko niektórzy będą mogli z tego tak naprawdę umieć skorzystać. I osobiście nie sądzę, żebym to ja był. Dziękuję. Krótko. Oczywiście ja podzielam ten pogląd, że transdyscyplinarność jest potencjalnym zagrożeniem, tak rozumiana, jak ją przedstawiłem, innymi słowy, niekontrolowany przepływ bez poszukiwania spójnego schematu. Proszę zauważyć, to bodaj pani Bachmann Menning zauważyła, że we współczesnej socjologii istnieje, w związku z tymi mechanizmami instytucjonalnymi, jakim podlega, istnieje bardzo duża łatwość przechodzenia od perspektywy przedmiotowej, od perspektywy problemowej do perspektywy analitycznej. Innymi słowy, problemy i przedmioty bardzo łatwo stają się zwrotami, tak rzec. To dowartościowanie czy nagłośnienie wagi, generalizacja są bardzo, bardzo często nieuprawnione, ale w owej organizacji nauki dość obecne. I jeszcze chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę związaną z zagrożeniami, z tym niekontrolowanym transferem rozmaitych pojęć, które mnożą się, podlegają inflacji. Mianowicie, to jest oczywista zupełnie sprawa, mamy przecież do czynienia z bardzo intensywnym przepływem idei między dyskursem nauki, czy tym, co nazywamy nauką, socjologią akademicką, a rozmaitymi dyskursami, które są niewątpliwie bardzo wysoko zorganizowane, jeśli chodzi o tkankę pojęciową, a należą do sfer eksperckich, do sfer praktycznych. W obie strony to, jak sądzę, się dzieje. Z jednej strony z pola produkcji, z pola wytwarzania, mówiąc językiem Bourdieu, to przenika do pola reprodukcji. Pola eksperckie są przecież polami reprodukcji czegoś takiego, a nie wytwarzania, ale tam nabierają swoistości, która potem zostaje transmitowana jako produkt samodzielny, bardzo często właśnie do tych projektowo pojętych przedsięwzięć naukowych. Innymi słowy, tęsknota mnie ogarnia i nostalgię przeżywam za wyrazistością dyscyplinową i za takim światem, w którym dyscyplina ma jasne i dość ostre kryteria swojej odrębności, ale zdaje się, że ten świat nie jest już w tej chwili możliwy do osiągnięcia. Gdybyśmy spojrzeli na teorię, czy na laturyzm, czy na relacjonizm, etc., etc., to one wcale nie zapewniają integracji tego wszystkiego, co w innych perspektywach jest absolutyzowane jako podstawę owych zwrotów lingwistycznych, hermeneutycznych, etc. i vice versa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, czas na dyskusję, więc bardzo dziękując za dyscyplinę. Szanowni Państwo, panelistom zgłaszam się z mikrofonem do pana profesora Kaczmarskiego. Proszę bardzo. No, dziękuję bardzo za ten panel. Ja kilka komentarzy. Pierwsze tak, taki trochę osobkowy. Dla mnie teoria, podobnie jak metodologia, to jest narzędzie. Można patrzeć to, można te diabły na końcu szpilki liczyć, ale to tylko po to, żeby coś zrobić. Do czego to ja służę? Do tego, żeby lepiej zrozumieć własne społeczeństwo, zawsze na podstawie porównawczej i pomóc ewentualnie, żeby to społeczeństwo samo siebie zrozumiało. W związku z tym, ja kiedyś sam ochoczo, trochę mówię o tematyce generacyjnej, uprawiałem taką socjologię, żeby to była teoretyczna socjologia, żeby nie mówić takich różnych głupot empirycznych, bo była autocenzura, prawda? No dobrze, ale tak naprawdę teoria socjologiczna to musi być narzędzie. Ja tutaj to
pani Marta mówiła trochę za szaski w zasadzie. To jest tak, to jest. Nie, to jest tak, nie, bo to jest tak, że to jest coś takiego, co porządkuje dostępną wiedzę na temat rzeczywistości, pokazuje, gdzie mamy luki wiedzy i dostarcza kierunków, w którym można pójść. To znaczy, to jest taka zasada. I wtedy wszystkie dylematy socjologiczne, niektóre ja się tym bardzo lubię bawić, indywidualizm, holizm, powiedzmy to jakiś konstruktywizm, obiektywizm, takie różne dziwne zabawy, ale tak naprawdę, i tu zupełnie to, co pani powiedziała, wydaje mi się bardzo ważne. Socjologia powinna być podporządkowana, teoria socjologiczna, wyjaśnieniu pewnego przedmiotu naszego badania. Jeżeli się tym interesujemy, i teraz według mnie to strategia powinna być taka. Powinniśmy oczywiście znać jakieś teorie i kolejność w mojej terminologii byłaby taka. Trzeba najpierw być znawcą przynajmniej kilku podejść teoretycznych, żeby znać się wyznawcą jednej z nich, tak, zamykam wszystko i to najpierw trzeba trochę poznać, a potem się tym przejąć ideologicznie. I w związku z tym to raz jeszcze przedmiot badań powinien to oznaczać. Jeżeli tak liberalnie zdefiniujemy zależnym szansem teorii, to wydaje mi się, że to jest dobra. I teraz tak, w związku z tym te wielkie dylematy socjologiczne, no w szczególności jak ktoś się zastanawia, czy to jest droga obiektywna, czy to jest różnie tam mówili na przykład, to jest narracja społeczna z intencją moralną. No bardzo przepraszam, ale to niech się tym etycy tak mówią, powiedzmy. Teoria socjologiczna dla mnie to jest jednak mimo wszystko trochę cennego. I ta teoria jest dlatego niepotrzebna. I chcę wskazać na jedną rzecz, którą jak kiedyś wykorzystywałem do klasyfikacji teorii socjologicznych, co Rafał, jak mówił, czy też pamiętam, niektórzy inni taką typologię Waltera Bressa. Jak nie pamiętam, to mam zapisane. Tak, zapisane. Każda z takiego autora, że mamy następujący problem, że się teraz pojawia w rzeczywistości, to jest pewien przedmiot. Człowiek dotychczas mógł interweniować w zewnętrzną rzeczywistość, dostosowując się do niego, to jest ekologia, bo to cały czas przedmiot i podmiot, czy natura i kultura. No jakbyśmy teraz tak zaczęli interweniować, że niszczymy już w ogóle naturę. Czyli nasza interwencja w porządek świata na naszej pięknej planecie powoli wszystko zaczyna niszczyć. Trzeba znaleźć mechanizmy społeczne, które by to zahamowały. Ale co się pojawiło? W ciągu ostatnich 15-20 lat pojawiła się możliwość interwencji człowieka. To znaczy, takie sobie możemy wybrać kształt dzieci. Czy mamy syna, czy córkę. A potem jak na przykład rodzi za dużo syna, za mało córek, to brakuje matek dla wnuków i zaczynają się kłopoty, bo wtedy Chińczycy pojmują na Wietnamki. Zabierają są mechanizmy społeczne, kiedy człowiek próbuje interweniować w procesy naturalne. Ja podejrzewam, że niedługo nastąpi taki element, że my kulturowo będziemy mogli zmieniać neurofizjologiczne wyposażenie człowieka. No i wtedy zacznie się zabawa. To znaczy, jakie będą ograniczenia, bo tam jest na równi antyczna do wszystkich historii i teraz polecę, jakie są mechanizmy, żeby temu zapobiec. Na przykład będzie jakiś chip do pamięci, ale jeden chip może być bardzo dobry, bardzo drogi, czyli elita sobie to coś szczytnie za uchem i będzie wszystko pamiętała od razu, a nie będą ten mechanizm i taki szwankujący. To będzie nowy, zupełnie przejaw nierówności społecznej. Ja myślę, że na przykład socjologia tym się niedługo stanie przed tym problemem, tego, to będzie nowy związek pomiędzy nauką i naturze, na kulturze, oczywiście to jest wszystko kultura. I w tym kierunku tam nie powinniśmy być. Teraz te wszystkie uwagi jeszcze bardzo krótko. Podoba mi się to generalne przekonanie, no, rola państwa słabnie. Wszystko, co powinniśmy rozpatrywać w tej chwili na świecie, to jest na poziomie całego globu, czyli globalizacja. Upadek tych państw narodowych, właśnie ta problematyka postkolonialna. Wszystko do 14 lat, równie dobrze możemy nazwać peryferią współczesnego systemu, która ma pewną historię kolonialną, czy nie, no wszystko jak to będzie. I myślę, że w tym kierunku, przy uwzględnieniu, że globalizacja to jest proces uczenia się świata, który prowadzi do coraz większych różnic, zresztą właśnie nie do ujednolicenia, to jeszcze jest bardzo wyraźnie widoczne. No i to powiedziałem, że nie chcę już więcej wątpić, ale chcę zwrócić uwagę na coś, od czego Rafał Drozdowski zaczął, przejść od sympozjum do ankiety. Proszę Państwa, greckie słowo sympozjum, czyli uczta, oznacza wspólne picie. Sympozjum, pijemy wspólnie, francuskie słowo posium i angielskie pawszy, to dokładnie z tego pochodzi. I co więcej, czyli sympozjum to jest wspólne picie, uczta, czyli stały tytuł
Co więcej, mogę dodać, panie profesorze, że francuskie tłumaczenie sympozjum dla pana jest minutą cash, czyli bankiet. Więc to polecam łaskawie pani. Pani.